Panie Marszałku, Panie Minister, Wysoka Izbo. Przypadł mi zaszczyt w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej przedstawienie stanowiska dotyczącej informacji na temat realizacji programu ochrony brzegów morskich w roku 2012 zawartej w druku sejmowym numer 1299. Przedstawione przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informacji wynika, że działania zaplanowane do realizacji w roku 2012 obejmowały sztuczne zasilania plaż, budowy i remonty trwałych umocnień brzegów oraz monitoring brzegów. Zadania ochrony brzegów morskich realizowały Urzędy Morskie Gdyni, w Słupsku, w Szczecinie. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań w zakresie finansowym w roku 2012 w ramach realizacji wyżej wymienionych ustawy przez Urząd Morski dotyczyły kwoty 54 315 494 zł, co stanowiło 78% nakładów finansowych zaplanowanych na rok 2012. Niezaangażowana kwota wyniosła 15 284 506. Wynika ona w dużej mierze z opóźnienia związanym z problemem natury technicznej. Na placach budowy wykryto nielegalne, samowolne wybudowane obiekty, co do których interwencji musiały podjąć urzędy gminy. Ponadto w niektórych miejscach musiano dokonać rozbiórki starych elementów ochraniających brzegi. Na opóźnienia w realizacji inwestycji wpływ miał także konsultacje społeczne. Wniesione w ich trakcie uwagi wymagały na inwestora korekty realizacji projektu. Wszystkie niezrealizowane w roku 2012 projekty zostały przeniesione na rok 2013. Do tej pory zrealizowano 3, czwarty jest w fazie realizacji, zaś 3 pozostałe planuje się zrealizować w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko. Panie Marszałku, Panie Minister, Wysoka Izbo. Przedstawione przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informacja w realizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich w sposób przejrzysty pokazuje zakres wykonywanych prac związanych z ochroną brzegów morskich oraz w rzetelny sposób wyjaśnia przyczyny problemów i realizacji niektórych inwestycji. Zawarte w informacji dane dotyczące wydatków środków finansowych na ochronę brzegów morskich nie budzą zastrzeżeń. Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Komisja Infrastruktury na posiedzeniu 22 maja 2013 roku o wynikach głosowania zdecydowały o odrzuceniu informacji o realizacji zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich, przedstawione Wysokiej Izbie przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Chciałbym oświadczyć, że Klub Platforma Obywatelska zdecydował się nie popierać sprawozdania połączonych komisji zawartych w druku 1349 i w całości poprzeć informacje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące realizacji zadań wynikają z ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich w 2012 roku. Dziękuję bardzo.